Hellcat. Cześć, siemano, z tej strony Stach Epic. A to jest kolejny odcinek z Fallouta 3. I dzisiaj taka informacja, że zrobiłem głupotę. Dokładnie tak, zrobiłem głupotę podczas eksploracji i tak dalej, sobie zrobiłem zadanie, które się okazało, że jest dość długie i raczej się jeszcze wydłuży. Już je jakby wtedy przechodziłem, ale stwierdziłem, że dobra, nie będę robił, się cofnąłem. Stwierdziłem, że dobra, nie będę sobie robił dalej tego, zostawię to na odcinek i tak pozostało, się cofnąłem do zapisu. Na szczęście, który został. I może przejdę do tego, jak to zrobiłem. No. Co tutaj było? Teraz tego nie widzę, ale tutaj raczej nie notatki. Tu. To zadanie raczej wszystko wyjaśni, ale może tak przetłumaczę co nieco. Wysłuchaj radiostacji, którym radio z Bractwa nie grało, byłoby super. Znaleźć posterunek. Porozmawiaj z ich przywódcą. Podążaj do pokoju symulacji. Załóż kombinezon i teraz mamy wejść do symulacji. I w tym momencie się właśnie zatrzymało to wszystko. Na szczęście, bo gdyby nie było zapisu, to bym musiał o wiele więcej się tłumaczyć, a tak to mam nadzieję, że zrozumiecie tą moją głupotę, którą zrobił. Odnośnie czego ta symulacja będzie, to tak operacja Anchorage, jeżeli się nie mylę. Też tak, powinienem tam coś robić, spokojnie, zaraz się tym zajmę. Też pozbierałem pierdyliar rzeczy, które powinienem odłożyć w sumie wpierw. Też jestem w tym kombinezonie i może zanim tutaj wrócimy, zanim to zaczniemy, to myślę, że cofniemy się, posprzedaję pierdoły, albo przynajmniej je oddam. I dopiero wtedy się weźmiemy za symulację. Przy okazji zobaczycie, gdzie to jest. Ja przy okazji dopowiem, że opowiadam co nieco. Ta operacja Anchorage, z tego co wywnioskowałem na początku tego wszystkiego, to jest wyzwolenie Alaski z rąk Chińczyków, z którymi tutaj w świecie Fallouta USA toczyło wojny i to jest po prostu jako symulacja dość realistyczna. Jak zginę ja tam, to zginę na serio, więc próba żeby nie zginąć mimo wszystko. A szczerze lubię tam, to całkiem fajnie wygląda, nie będę ukrywał, ale dobra. Przeczekaj tak te 4 godziny, powinno wystarczyć. Mam nadzieję. Dobra. Hi there. No cześć. Hej. Hey, don't mind the smoke. Ja tam nic nie czuję, więc wiesz, ale tak. Chciałbym coś posprzedawać. A. Okej, to zmienia postać rzeczy. Anyway. Co bym chciał posprzedawać? Najwyżej kupimy pierdoły i tyle. Pulsacyjny karabin snajperski zostaw. Co tutaj jest? Bandycki. To są te moje pancerze, to zostawiamy na pewno. Czy ja coś od ciebie bym chciał w ogóle? Chyba, że wystarczyło na jukebox. Laboratorium, Nuka-Cola Machine, Workbench. A wiecie co, zabierzmy sobie workbench i ewentualnie posprzedajmy teraz. Do krwi, dajmy jet. To Nuka-Cola, Quantum Psycho. Tą wodę zostawiamy, najwyżej będziemy se poprawiać tym czymś. Niektóre rzeczy. Śmieci oczywiście, proszę bardzo. Oj, może ta fusion baterii niekoniecznie. Point gun, przerwanie pieniążki.
i coś za 7. Nadamy ci to. Zaakceptuj. Okay. Good hunting. See. Dobra, ja już pójdę. I ile tego miejsca mam, żeby w razie czego, jak coś tam znajdziemy. Odłożymy tylko syna szybkości do mieszkania, zobaczymy tego workbench. To nasze, co kupiliśmy. I się ogólnie wzbogaciłem, czy koła 300. I jest workbench, nice. Ale nie chcę nic robić, okej. Okej. No tak. Mamy bałagan. Power fist. Tego nie chcę. Odłóż to, radiacyjny mi nie zostaw, mimo wszystko resztę też. Ewentualnie odłóż te... To, a resztę pozostawimy. I powinno być w porządku. Wyjdź. Kolega tam jest, dobra, wracamy do nich. Wracamy do bractwa. Zresztą do wygnańców chyba dobrze pamiętam. Myślę, że tak się to nazywa ich frakcja. Nie! Wait, to jest mi... Ale no, whatever. Pancerz pół biedy. Mogę z tego tak brać? Nie. Nie, nie mogę tak zabrać, dobra. Wiecie co? Przetestujmy minigana. Incoming! Heavy weapons guy. Jakieś mięso. Ja pierniczej. Fajny plecaczek tu ma. A... If you didn't notice, I'm busy. Get lost. Dobra! Tylko się zastanawiam, czy mógłbym zabrać ten pancerz. Dobra, na razie go nie weźmiemy. Może zostanie coś z niego. Schodzimy na dół. Po raz kolejny. Ciekaw jestem, czy dałoby się zjechać głębiej w ten budynek. Let me in. Chcę wejść do tej symulacji. Ale to tak zarąbiście wygląda, czuję się w kosmosie. Cicho, siedźcie. Dobra, wchodzimy do symulacji. Wskakuj. Plecak magicznie tam. Uwaga na oczy. Od razu mówię wszystkim. Nasty fall you took. When your chute bunched up like that, I thought you were a goner. Hope the other guys made it. I don't think their patrol spotted us coming in. So at least we still have the jumper. You still have your gear. So I'm gonna let you make the call. You can go in quiet, but guns blazing. We'll still meet at the rendezvous point inside, as planned. Then we'll blow those artillery guns to hell. Just watch yourself. Reds up here don't take prisoners. Na powodzenie. A gdzie jest mój sprzęt? Powiedzieli, że masz mój sprzęt. Dobra, coś mocno tu wieje. Ale nie widzę swojego sprzętu. No uważaj tam wspinając się, a ja pójdę swoją drogą. Ogólnie musimy pójść tędy. Ten wiatr zaczyna mnie denerwować. Już tam widzę pierwszego wroga. Podejść cicho. I... Co to w ogóle obrażenia mu robi? To nawet mu obrażeń nie zadało. Halo? O!
teraz. Au, au. A weź mnie wyleć. Tak, to służy do leczenia. Ale sporo amunicji mi wzeszło na nich. To jest niefajne. Dobra, nie. Dobra, trzeba do niego podejść. Chodź no! Oj, dobra, się skończyła amunicja. Chodź no! Nożem cię! Okej. Z głowy. Ale problem taki, że ja tu tak czy srak zginę. Mnie... Jest snajperski. Daj to jakaś broń. Potrzebuję teraz broni. No szty. No. Nice. Ładnie głowa. Nikogo więcej? Chyba nie. Tam pamiętam, że ktoś się jeszcze czaił. Ale chyba nic już tam nie ma. Bo znikali wszyscy. O! Tam w końcu amunicja. Dodatkowy sprzęt. Zabierzmy se... Nie, silence. Ja chcę tak. Karabin. Dobra, spokój. No weźcie, no. Bo, że kulki przez to nie chcą lecieć. Sobie to mogę wykorzystać na swoją korzyść. Dobra. Przeładuj. Nie ma teambagowania, hej! No weź go. Blisko. To co on robi? No i tyle z zabawy. Dobra, dajmy sobie tak. Hakowanie chcę lepsze. Dobra, daj wszystko w hakowanie. Teraz pójdziemy w hakowanie tego wszystkiego. Kontynuuj. Coś na bronie bym chciał. Coś na bronie. Nie, to ja bym... O, ja korzystam z grubsza z tego. To weź to. Kolega tam dalej jest? Nie ma go. Tak, czyli po koledze. Tutaj coś jest? Tak specjalnie nie wygląda. Dobra, trzeba stąd iść, bo ten mróz mnie zaczyna denerwować. Mam już tego mrozu po... dosłownie dość. Jak ja w ogóle... Wyglądam pięknie. Zimowy pancerz is good. Dobra, ktoś się tu w ogóle czai jeszcze? Tak. Witaj!
Jeszcze chybno. A to był błąd. A będzie trzeba się wyleczyć. Tylko znajdziemy możliwość, trzeba się wyleczyć, bo ja nie pożyję za długo. Dobra, nie jestem pewien tylko, czy ja zdążę to wszystko przez ten cały czas to zrobić. I zabili naszego. Nie, granat. Grenade! Dobra, tutaj pamiętam. Wylecz, spiesz amunicję. I tu jest kolejna nowa broń. Co tutaj mamy? Gauss Rifle. Nabierz. Chcę zobaczyć to w akcji. Sniperska lunetka, tam idzie. Zdjęty. Teraz chyba druga. Kabuga. Tam kogoś na wprost spotkamy. Witaj. God damn, this place is swarming with reds. No tak. I almost didn't make it. Jak to prawie żeś nie mógł? Yeah, I almost bought it out on the cliffs. Didn't know the Reds were so handy with a sniper rifle. So, what's the situation? We clear to blow the hell out of this place? Yep, let's go. I got your six. No to mam moje plecy. Zniszcza artyleria. Whoa, watch your step near those ledges. That is a hell of a long fall. Eyes on. We got company up here. Zdjęty. Ojej. Poszedł. Na dole. Idzie. Na schody wejdzie. Tak czy srak. No chodź. Serio? No. Zdjęty. Ty jesteś... Tak, to jesteś ty. Okej. Ale my tak, schodzimy w dół. Zresztą, jeżeli pamiętam dobrze, coś tutaj było. A tu wychodzi na to, że będzie to na dwa odcinki. Chyba. Tak. Radio. Otwórz. Co my tu mamy? Nic zebrać nie mogę. Mamy jakaś holotaśma. Mamy informacje. Mamy chiński terminal. Nic więcej chyba ostatnio możemy zebrać, to idziemy. Nie lubię tego wiatru, serio, to zaczyna być denerwujące, zwłaszcza w słuchawkach.
I'll die a happy man. Mam jeszcze po jednym. Jak nie chybię, będzie dobrze. Noż, no i chybiłem. Noż. Nożem trafił. Tutaj będziemy mieli? Tak. Kogoś będziemy mieli. Trafione, zatopione. Więcej granatów i tak pewnie z tego korzystać nie będę. Ale można spróbować. Cave passage. Jak nie zobaczą, to usłyszą. Mi to nie przeszkadza. Mamy cliff. No, tu jest ich jeszcze więcej. Gdzie jest Gauss? Nie snajperski, ja chcę Gaussa, bo to dobre obrażenia robi. Weź się wychyl. Daj. Kto tu trafił? No nie może się przebić, serio. A zwykły snajperski? To jest wieża. Tam chyba też będzie wieża. Au. Dobra, ja tu strasznie oberwałem teraz. Potrzebowałbym się wyleczyć. O, o. Działko zniszczone, ale nie ma nic do wyleczenia się, no nie. To jest źle. Jest. Wyleć. O, jest okej. Jeszcze przeżyję. Dobra, do środka. Dowództwo artylerii, witam! Jeden magazynek na jednego. Tam jest. Tam idą. Dobra, nie cały jeden. Ale to i tak dużo. Zwiedzajmy se. Może znajdziemy gdzieś dodatkowe dokumenty. To nie karabin. Czy gdzieś by były jakieś dodatkowe dokumenty? Nie wiem, ja jestem chyba ślepy i nie widzę.
prostu pójdziemy jednak dalej, się cofamy. O! Tam czołgi jadą. What is this? A break? Keep moving. There. See him down there? That's a damn Chimera tanks. Don't worry, they're well out of range. To fajnie, ale tutaj widzę, że są na naszym zasięgu. Ale ci są w naszym zasięgu. Plenty more. Where this came from? Come on. Is that all you got? I'm gonna push you bastards right back. Over there. Prosto na mnie poszli. Very easy. Bardzo łatwe. Dzień dobry. Dokument numer 2. I chyba do góry. Jop, biegnie. Gauss. Get out of my way. Zdjęty. No nie wierzę. Granat. Jeszcze nie zdjęci. Teraz zdjęty. Chwila, za mną nic nie ma, żadnego takiego miejsca, gdzie mógł wejść i ewentualnie coś znaleźć? Chyba nie. Się jedynie wylecz. Zabierz granaty. I idziemy dalej. Jestem ciekaw, kiedy oni to zdążyli wybudować. Wszędzie plakaty. Się zadomowili. Looks like the commies are getting low on ammo for the big guns. Maybe we didn't even need to come up here. Wolałbym shotguna. Zdjęty. Au. Au. Ile? A ty za mną. Nie za dużo was tutaj? Wylecz. Przydałoby się uzupełnić zapasy amunicji. Pytanie, czy gdzieś pod to by było jakieś miejsce? Bardzo łatwe. Otwórz mnie z chęcią. Mamy Overrun. Wiecie co? Odsłuchałbym z Overruna. Why not? Notatki Overrun. Oh, Molly. I'm sorry. I am so sorry. I can't do this. I'm so afraid, Molly. I don't want to die. Oh my god, I don't want to die. We helped him as long as we could. Then Cielo asked for a hug. No dobra, wracamy. A inne problemy. Heard to give it to him. A shell hit and he's gone, Molly. He was there one second and then he was. Yes, amunicja. His blood and bits of him. Oh my god, he's all over me. Please, 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 let them leave. Let them leave. Let them leave. I just want to come home. I just want to be with you again. I'm hiding now. The Chinese are everywhere. I'm a coward.
I'm a coward, I know, but I don't care. If they find me, I'm surrendering. No, znajdą cię, to ty za dużo. So I was wrong. Let's keep moving. Nie, tam są. Ja ich widzę. Oni tu są. Bo nie chcą wyjść. No wychyl się któryś. Co, myślicie, że was nie widziałem? Jeden gdzieś tu poszedł. Sami się poskradamy teraz. Kolega utknął. Wiedziałem, że tu jeden jest. Dobra, góra. Jak drugi chce mnie dostać, to się musi tu pofatygować. Ale ja idę robić swoje. Nara. No i wszystko nie jest. Tam jest front. Ja pierniczę, te działa są masywne, serio. Dobra, przedmiot Gauss. No nie wierzę. Jak to przeleciało koło niego? No. Teraz zdjęty. Au. Dobra. No, prosto w nogę. Zdjęty. Zaraz. Kolejny. Dobra, bomba załadowana, spierniczaj. Snajpera. No jak to? Au. Nie, wszystko nie ten. Wszystko byle nie ten. Nie miotacz ognia, wszystko byle nie miotacz ognia, proszę was. To jest najgorszy. Nie lubię ich. Oni szybko HP zżerają. Zdjąłeś go? Mam nadzieję, że tak. Ale dobra, jedno działo zdjęte. To jeszcze tutaj zostało. Zostały dwa. Dobra, już. Spierniczamy. Oho. Nie. A ty skąd? 80. Nie. Wróć. Głowę. No właśnie. I nie ma miotacza. Koniec. Ostatnia bomba. Wycofajmy się. Niech to sobie eksploduje, może jeszcze wystrzeli raz.
albo nawet nie. Aha! And they all come tumbling down. Yeah. Okej. Czyli to tyle? Oj, oczy. You're doing a man's job. Damn fine work you did taking out those guns. To tutaj. Damn fine. Unfortunately, while you were up there climbing mountains, we were down here getting our butts kicked. The Chinese decided to use our field HQ for target practice and damn near blew us all to pieces. We lost some good men, including my strike team commander, Colonel Patterson. Czyś mogę pomóc? I didn't call you down here for a pep talk and cigars. You've earned yourself a field promotion, soldier. As of this moment, you're taking over Patterson's strike team. And before you thank me, you better wait and see what your mission entails. Jakie są moje rozkazy? There are three hardened targets that stand between us and the Chinese headquarters. That's where your strike team comes in. Follow me over to the situation map and I'll bring you up to speed. Lieutenant Thomas Morgan, intelligence and logistics at your okay. service. Okay, pay attention, I point, soldier. You shoot. I'm only gonna go through this once. We've set up our new field HQ down here. The area is pretty secure now that the artillery guns are gone. The first of the three targets we need to handle is their Chimera depot over here. Be careful on your approach. You're gonna have to get through the enemy camp on the way. Once you breach the perimeter of the depot, you need to take out both of the main fuel tanks. Your second target is all the way over here. The Chinese have set up a listening post set into the side of Callaway Ridge. There are some abandoned mines along the route, so keep your eyes and ears open. It's a great place for an ambush. You need to clear the place of personnel so we can get our intelligence boys in there to start decoding. Once the first two targets are down, the last obstacle standing in the way is their damn pulse field. You need to cross it, then cause it to overload so we can mop up the place with the T-51Bs. Let me warn you. Beasts. Unless you have some sort of a death wish, I wouldn't even go near the field until the first two targets are down. Lieutenant Morgan will be your eyes and ears for Operation Anchorage, so get everything else you need from him. Uncle Sam's invested a lot of money turning you into a killing machine. Time to pay him back. Dismissed. Yes, sir. No dobra, ja bym chciał wyposażenia. Sniper rifle description. Co tu jeszcze mamy? Combat. Knife, assault, power thrust, 10 mm, combat shotgun, toy miny. A co tu jeszcze mamy? Mamy ciężki sprzęt i to są... A wiecie co, weźmy sobie... Skoro pierwszym naszym atakiem jest atak na ich czołgi, to zabierzmy sobie to. Serio? Strike team? No dobra. Dobra. To chcę tak. Infantry. A nie, czekaj, to nie tu. Chcę tak. Sentry bot. I dobra, coś mi tu nie działa. Sniper. Albo coś się popsuło, albo nie wiem.
20%, sir. But that number's... So, you're in charge of Patterson... Tak. Dobra. Very funny, Lieutenant. Hey, all I got to keep me warm out here in this freeze box is my sense of humor. Anyway, I'm here to give you a hand with intelligence and logistics. Whatever you need, I'm your guy. Okay. Nigdy nie dowodziłem oddziałem. W Minutemenach się dało radę, tutaj też nie będzie różnicy. Don't worry about it. Sergeant Montgomery will be your squad commander, and he knows all the ins and outs of the team. If you need anything, like reinforcements or status reports, just speak to him. So, what else can I do for you before you hit the field? Pójdę. Remember... You're doing a man's job, soldier. Teraz tutaj jedynie chcę... Pierwsza jednostka, to chcę tak. To chcę tak. Żołnierza piechoty. Na pewno chcę snajpera. I na pewno bym chciał... Grenadiera. Mogę wyjść? No. Czego jeszcze nie ustaliłem? Ja chcę heavy. Coś jeszcze tutaj muszę? Deploy team. Wszystko? Wszystko. Dobra, to jedynie co, to tutaj pamiętam, że muszę. I na tym mniej więcej skończyłem. What did you need, soldier? I bym chciał tak. Everything appears to be in order. Here you go. Ciężki sprzęt, poproszę. I... No. Zanim pójdziemy dalej, to zakończymy w tym miejscu. Resztą pobawimy się później, więc... Piękne pancerze wspomagane. Nice. Okej, więc to na tyle. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Widzimy się na polu bitwy. Cześć. I pa.